Alleluja. Chwała niech będzie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Brat Rafał podejrzał mój tytuł kazania i stąd postawił mnie w konieczności przekazania tego tytułu, zanim byście się sami domyślili, albo może byście się nie domyślili, jaki jest. Więc tytuł brzmi Mokry pies. A dlaczego tak zatytułowałem to kazanie, to musicie dojść w trakcie, więc mam nadzieję, że się nie zdrzemniecie i jakby ktoś kogoś zapytał, dlaczego on tak zatytułował to kazanie, to że będziecie wiedzieli, o co chodzi. Zacznijmy od tego, że 2 tygodnie temu w naszym zborze mieliśmy kazanie o pewnym mieście. Pamiętacie? Brat Ryszard głosił słowo o pewnym mieście, które zostało zagrożone, śmiertelnie zagrożone i mogło być uratowane, ponieważ mieli tam pośród siebie starszego, ubogiego człowieka, mędrca, który mógł był wyratować to miasto swoją mądrością, ale nikt go nie chciał słuchać i miasto zostało spalone, zniszczone, ponieważ nie posłuchano tego mędrca. I mówiliśmy o Panu Jezusie. Ten świat jest skazany na zagładę, ale można być uratowanym, bo jest jeden mędrzec, jest Zbawiciel, który może nas uratować, ocalić. Tylko że go mało kto chce słuchać, prawda? Tak, mamy tyle do słuchania, tyle rzeczy ciekawych, tyle dobrze się zapowiadających, że Ewangelia wydaje się być mało atrakcyjna, przegrywa w rankingu mądrości, wartości w tym świecie. Ale my należymy do tych, którzy posłuchali tego mędrca, Zbawiciela. I On dał nam życie wieczne i wierzymy, że będziemy zbawieni. Jeśli ktoś jeszcze powątpiewa i ktoś nie chce słuchać Jezusa, to powiedzmy to znowu dzisiaj, tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma żadnego innego imienia danego pod słońcem, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezusa Chrystusa. Także trzymajmy się Jezusa z całego serca. Więc była lekcja o mieście, które mogło być uratowane, które nie zostało, bo zlekceważyło swoją szansę. Dzisiaj lekcja płynąca z innej, mało znanej krainy i miasta. Miasto się nazywa Laisz, czy ta cała kraina Laisz. I no, czasem trochę z geografii trzeba też lekcji mieć, jak okazuje się, nie tylko z geografii, ale i także z, jak to się nazywa, zootechnika, czy jak to kiedyś w moich czasach się tak ten przedmiot nazywał, jak było o zwierzętach. Księga Sędziów to księga, z której dzisiaj będziemy czerpać razem, rozdział 18. Historia, która ma rozmaite odniesienie i zastosowanie i może jeszcze kiedyś wrócimy do tej historii, aby ją rozważyć pod innym kątem, ale dzisiaj Bóg położył mi na serce taką myśl, którą chciałbym się z wami podzielić. Wiem, że to jest słowo dla naszego zboru. Księga Sędziów, 18 rozdział, historia cała, nie będę się zajmował kontekstem, nie będę opowiadał. Przejdźmy od razu do meritum tego, o czym będzie mowa. 7 werset, a potem 27 i 28. Szło tedy tych 5 mężów dalej i przybyli do Laisz i zobaczyli, że lud, który w nim mieszka, żył beztrosko na modłę Sydończyków, cicho i spokojnie, i że niczego im nie brakowało z tego, co jest na ziemi. Owszem, nawet mieli dostatki. Będąc zaś z dala od Sydończyków, z nikim też nie mieli żadnej sprawy spornej. I 27 werset. Tamci zaś zabrali to, co sobie sporządził Micheasz oraz kapłana, którego miał, i ruszyli na Laisz, na lud beztroski i bezpieczny, i wybili ich ostrzem miecza, miasto zaś spalili, a nikt nie przyszedł im z pomocą, gdyż miasto było oddalone od Sydonu, a oni nie utrzymywali z nikim stosunków. Parę słów charakterystyki tego miasta, tej krainy, tych mieszkańców Laisz. Przeczytaliśmy, że żyli beztrosko. Ach, jakby się chciało żyć beztrosko, prawda? To jest
Wspaniały okres. Pamiętam lata szkolne. Wspominam lata szkolne. Myślałem sobie, ach, jak mi jest ciężko, jakbym chciał już pracować, chciałbym już, no wiecie, do tej szkoły chodzić. Ale dzisiaj, gdy wspominam lata szkolne, wakacje, co za piękne lata. Niektórzy się uśmiechają, co są mniej więcej z tego rocznika, co ja. Jakie to jest piękne być, żyć beztrosko. I ci ludzie tam żyli beztrosko. Żyli beztrosko. Żyli cicho i spokojnie. Czyli można powiedzieć, że czuli się bezpiecznie, że żyło się im bezpiecznie, że nikt im nie przeszkadzał, że nikt im nie zakłócał spokoju. Dosłownie niczego im nie brakowało, nawet mieli pod dostatkiem wszystkiego. Czyli też mieli dobrobyt. Wiecie, co to jest dobrobyt? No, już nie kiwacie jakoś głowami za bardzo. No, ale w telewizorze oglądamy, jak to ludzie mają, prawda? W amerykańskich filmach. Albo jak oglądamy jakieś programy o ruskiej mafii, nie? Jak mają wszystkiego, kupują rzeczy, które się nam w głowie nawet nie mieszczą. Jest powiedziane też, że nie mieli żadnej spornej sprawy. Dosyć daleko ci tam Sydończycy byli i oni z nikim nie mieli konfliktów, żadnej spornej sprawy. No bo wiecie, jak wszyscy są daleko, to z kim się kłócić? Więc sobie w takim spokoju żyli. Można by powiedzieć, że chyba mieszkali w jakimś osiedlu, na przykład Moje Marzenie, jest jakieś takie osiedle, prawda? Albo może jakieś tam Złote Życie czy coś. No są, wymyślają ludzie takie osiedla, nawet tutaj w obrębie Gdańska powstają takie osiedle. I to coś, te Laisz, to było właśnie takie osiedle. Przeczytaliśmy, że nie utrzymywali z nikim kontaktów. Żadnych stosunków nie mieli, jakichś sąsiedzkich, jakichś tam, powiedzmy, no nie mieli z nikim nic do czynienia. Można powiedzieć, tak jak to na tych naszych osiedlach, było ogrodzenie, wysokie ogrodzenie, rygle elektryczne, domofony, same tylko podchodzisz pod blok, same cyferki. Kto tu mieszka? Jakieś cyferki. Teraz weź te cyferki, wybierz. Kiedyś to jeszcze było, że było jakieś nazwisko napisane i można było jakoś trafić do człowieka, a teraz dobrze, że człowiek ma komórkę, staje pod klatką. Jaki ty masz ten numer mieszkania? Jak do ciebie trafić? Kłopot. Ochroniarze, nie możesz wjechać, musisz się zaanonsować najpierw i tak dalej. Oni tak właśnie tak żyli, że z nikim nie mieli żadnych kontaktów. Byli oddaleni od innych. I okazuje się z tej naszej króciutkiej historii, a wierzę, że Duch Święty dlatego zamieścił tę historię, abyśmy wyciągnęli jakieś wnioski do naszego życia, bo nie jest to przypadkowe. Wierzymy w całkowite natchnienie Pisma Świętego, że każda sytuacja w Biblii jest natchniona przez Boga. Nie jest kwestią przypadku. Okazuje się, że to wspaniałe życie, moje marzenie, życie, za jakim tęsknią ludzie, stało się powodem nieszczęścia tego miasta, mieszkańców tego miasta. Ten ich komfort, to oddalenie od wszystkich, ten święty spokój stał się przyczyną nieszczęścia, bo kiedy nadeszli najeźdźcy, kiedy okazało się, że nastąpiła, mówiąc krótko, jakaś inwazja, nikt nie przyszedł temu miastu z pomocą. Byli sami zamknięci, oddaleni od wszystkich, nawet telefonów nie mieli do kogoś. Mówi, no wiesz, nawet nie mam numeru telefonu, żeby zadzwonić, bo tak rzadko się kontaktuję. Może tam, który wziął telefon, wybrał jakiś numer, ale to już mówię, 5 lat temu on ten numer dostał, a ten się pewno już zmienili taką, bo to komórki zmieniają, wiecie, często. To trzeba stale kontakt utrzymywać. Nikt nie pomógł. Stanowili przez to, że byli tacy oddaleni, łatwy łup dla najeźdźców. I przeczytaliśmy,
że spalili to miasto, zniszczyli. A przyczyna, chwytamy wszyscy, polegała na tym, że nie mieli, nie utrzymywali z nikim kontaktów, byli osamotnieni. Czy dzisiaj, w naszych czasach, nie dzieje się podobnie z poszczególnymi ludźmi, rodzinami, społecznościami? Pomyślmy przez chwilę o tym szalonym pragnieniu, można powiedzieć bardzo takim dojrzałym pragnieniu, ale ja nazywam to szalonym pragnieniem spokojnego życia, tego spokoju w życiu. Zauważcie, że jak jakaś firma buduje osiedle, buduje domy, mieszkania, to jeden z koronnych argumentów dla ludzi jest to, że będziesz daleko od innych, że będziesz miał spokój, że tam w pobliżu tylko zielono jest, że no jeszcze nie jest, ale nasadzimy drzew i będzie tak, byś, najważniejsze, żebyś był w oddali. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. Jak coś takiego słyszycie, to się fajniej robi na duszy, prawda? Ach, zawsze na to czekałem. Najpierw rodzeństwo mi przeszkadzało. Potem się wpakowałem, się ożeniłem i z kobietą muszę się z czasem, telewizorem, pilotem dzielić wszystkim. Potem te dzieci i z tymi dziećmi trzeba co najlepsze dla dzieci i tak dalej. Całe życie ktoś ciągle, ach, żeby mi wreszcie nikt nie przeszkadzał. Taka nadzieja. I ludzie jak mogą, jak tylko mogą, tak się zaseparują, tak się oddzielają. Jak tylko mogą, to żeby tak trochę dalej od innych, żeby uciekać od tego ścisku, od tego, że ci ktoś będzie zaglądał, że będziesz czuł oddech jak na plecach, że będziesz musiał dzielić wspólnie łazienkę i tak dalej, żeby być sam. Niedługo w hotelach będą tylko pokoje jednoosobowe. Wszędzie, może takie mieszkania, już zresztą robią takie i to najdroższe teraz takie mieszkania. Co to pojedynczo ludzie mogą żyć? To separowanie, to oddzielanie owocuje tym, że domy, rodziny stają się coraz bardziej zamknięte dla innych, coraz bardziej. Nawet jak jest w miarę bezpiecznie, to i tak ludzie robią jeszcze domofony, jeszcze dodatkowe drzwi, dodatkowe bramki, dodatkowe kody, żeby jak najbardziej się oddzielić. Jeśli chodzi o dzieci, dzieci, słodkie dzieci, ale kłopot. Kłopot, tak wziąć jakieś, poprzytulać, najlepiej obce, nie? Żeby tak, żeby nie mieć potem kłopotu. A jeśli już, no to jedno, nie więcej, bo to jest problem. No i jeszcze do tego z tymi gośćmi różnymi, coś trzeba by zrobić, żeby było ich jak najmniej gości, bo to przecież, no, to i kosztuje. I człowiek z tej pracy zmęczony wraca, potrzebuje trochę spokoju. Ja chcę mieć trochę spokoju, a ty w weekend, no to jest jedyny czas, kiedy ja mogę odpocząć. Jeszcze gości mi, po co mi gości? Nie potrzeba. Jak najmniej gości, jak najmniej. I wiecie, że to wszystko dobre i złe idzie do nas z zachodu. I tam nie ma czegoś takiego jak gości. Tam jest krąg, zamknięty krąg iluś tam przyjaciół. Oni sobie razem się spotkają. Jeszcze, żeby problemu nie robić, to nie u siebie w domu, tylko w jakiejś restauracji się spotkają, posiedzą, piwo wypiją i pójdą do domu. I zamknięci, nie ma kontaktu. Dzisiaj przychodzi taki czas, że ludzie myślą o tym, żeby im było dobrze, żeby im było dobrze. Są coraz bardziej egoistycznie nastawieni. I rzeczywiście, kiedy tak zaczynają ludzie żyć, zamykają się, oddzielają, są tylko dla siebie, no to więcej im pieniędzy zostaje, no to mają, że tak powiem, więcej czasu, żeby pomyśleć, jak te pieniądze robić następne, no bo jak ktoś przyjdzie, zacznie opowiadać o swoich problemach, to musisz te godzinę czy dwie porozmawiać z nim, może się zastanowić nad jego problemem, a tak, to możesz sobie tylko myśleć o tym, jak tego kiwnąć, jak tu zarobić, jak z tym sobie poradzić, jak to pomnożyć i tak dalej, tylko o tym możesz myśleć. I ludzie doświadczają w Europie dobrobytu, coraz większego dobrobytu. Otrzymywanie relacji z innymi ma swoją cenę, kosztuje. Kiedy się ich nie utrzymuje, no to więcej zostaje dla ludzi.
są tacy, dla których już wszystko zostaje. Teraz już mówią, teraz to już wszystko dla nas zostaje. My już w ogóle z nikim nie mamy kontaktu. Wszystko już dla nas zostaje. Nawet kawy nie musimy robić dla innych, bo wszystko jest to już nasza kawa. Wszystko nasze. No i tak jak patrzyliśmy na to miasto przez chwileńkę, tak okazuje się, że taki styl życia prowadzi do minimalizacji konfliktów między ludźmi, prawda? No jeśli nie mamy styczności, kontaktu, ja z jedną moją siostrą się w ogóle się nie kłócę, bo ona mieszka w innym mieście, ja w ogóle z nią nie mam kontaktu najmniejszego. Ale z innymi, co bliżej, to czasem sobie tam powiemy różne rzeczy. Jak najmniej punktów stycznych, coraz więcej spokoju, nie ma się z kim pokłócić. Ci mieszkańcy Laisz w ogóle nie mieli z nikim konfliktów. Dlaczego? Bo tacy byli wspaniałomyślni, tacy życzliwi, tacy przebaczający i tak dalej. Nie, bo się odseparowali od wszystkich i mieszkali zupełnie na boku, z nikim nie mieli kontaktów. Nie widziałem jeszcze faceta, który mieszka samotnie w swoim pokoju, żeby się kłócił. Widzieliście takiego? Chodzi się ze sobą kłócić. Może gdzieś w myślach się tam bije z czymś, ale żeby się kłócił, żeby z jego kawalerki dochodził jakiś tam łomot, że się kłócą? Nie. Ale w rodzinach wielodzietnych to czasem tam słychać. I to wszystko, o czym mówimy, to co jest cechą dzisiejszego społeczeństwa, a my przecież jesteśmy częścią tego społeczeństwa, żyjemy w tym kraju, żyjemy między tymi ludźmi, więc to także ma odniesienie i do nas, to wszystko ma swoje konsekwencje duchowe. Kiedy człowiek się oddziela, kiedy człowiek się separuje, kiedy człowiek minimalizuje kontakty z innymi, staje się łatwym łupem dla wroga ludzkiej duszy. Łatwym łupem dla sekt, oszustów, naciągaczy albo dla zwykłej depresji, którą diabeł się posługuje, aby nas wyniszczać. Nie ma kogoś, kto by nas ostrzegł, nie ma kogoś, kto by mógł nas obronić, nie ma nikogo, kto by był w pobliżu, kto by mógł w jakiś sposób czuwać, wspomóc nas w sytuacjach zagrożenia. A gdy coś takiego się przedłuża, ta samotność, kiedy się przedłuża, to przychodzi depresja, przychodzą myśli, po co ja w ogóle żyję na tej ziemi? Komu ja w ogóle jestem potrzebny? Komu na mnie zależy? Nikomu. I w obliczu tej tendencji, bracia i siostry, jaka jest faktem w naszym społeczeństwie, i nawiązując do tego słowa, któreśmy przeczytali z Księgi Sędziów, zastanówmy się, jakie powinno być właściwe zachowanie chrześcijanina, czyli nasze. Okay? Niech miasto Laisz posłuży dziś za obraz każdego z nas. Niech każdy z nas pomyśli sobie, jestem takim miastem Laisz. Moja dusza, moje życie jest jakby obrazowane przez to miasto. Co może się nam przytrafić? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Słowo Boże naucza nas, że powinniśmy się oddzielić od świata jako wierzący ludzie, prawda? Nieraz o tym mówimy, przypominamy sobie, że chrześcijanin powinien być duchowo oddzielony od świata. Nie mówimy, że ma się oddzielić fizycznie od świata, mury sobie wybudować, zamki pozakładać i tak dalej, i rolety, i żeby w ogóle nikt do nas nie... dźwiękość, chłonne ściany i nic, żeby do nas nie docierało. Nie, duchowo mamy się oddzielić od świata. Nie ma żadnej zgody i jedności, żadnego bezpieczeństwa dla wierzącego człowieka w kontaktach z ludźmi bezbożnymi. Żebyśmy się nie łudzili. Słowo Boże o tym wyraźnie mówi w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale. Osoby, które przychodzą na wykłady Słowa Bożego, wiedzą, że się zbliżyliśmy już do tego tekstu, bo zaczęliśmy rozważać 6 rozdział 2 listu Pawła do Koryntian, więc będziemy w najbliższą środę się także tym zajmować.
może jeszcze nie w najbliższą, ale w następną. Ale to jest taki tekst od 14 wersetu, który wyraźnie mówi o oddzieleniu wierzącego człowieka od świata. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Nie ma żadnej zgody, żadnej jedności, żadnego bezpieczeństwa w tych kontaktach ze światem. Słowo Boże nas wzywa wręcz do takiego odseparowania się od świata, do oddzielenia. Wierzący powinien rozumieć konieczność dobrze pojętego ekskluzywizmu, takiego, wiecie, że jednak ja jestem wierzący, ja jestem kimś innym. Nawet jeśli oni tego nie rozumieją, bo jeszcze im takiego świadectwa właściwego nie złożyłem, że oni jeszcze nie rozumieją, że ja jestem inny, to ja powinienem wiedzieć, że jestem inny, że są takie kontakty, w które absolutnie nie mogę wchodzić, nie wiem, jakby mnie kusili. Nasze bezpieczeństwo jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie, w kontakcie z Panem Jezusem, w społeczności z Nim. To jest nasze bezpieczeństwo, to jest nasze zaopatrzenie, to jest nasza mądrość, to jest nasze życie, tak jak to mówiliśmy 2 tygodnie temu na okoliczność tego miasta, które nie chciało posłuchać mądrego człowieka. A więc po pierwsze, powinniśmy być oddzieleni. I gdy dzisiaj mówimy, że oddzielenie jest czymś negatywnym, to zaczynamy od tego, że jest też pozytywna strona oddzielenia. Jest konieczność oddzielenia. Nie możesz siadać razem z ludźmi bezbożnymi, nie możesz się razem z nimi bawić, opowiadać różnych dowcipów, coś razem z nimi knuć, razem interesy robić i tak dalej, bo wylądujesz z ręką w nocniku, bo się to wszystko źle skończy, bo zginiesz duchowo, bo się skończysz jako chrześcijanin, wcześniej czy później skończysz się jako chrześcijanin. Ale w człowieku jest silna potrzeba kontaktu, prawda? Kontaktu z innymi. Jest to pewna cecha, którą Stwórca włożył, wpisał w naszą naturę. Człowiek jest istotą, brzydko się niektórzy wyrażają, stadną. Jak trzoda, chce być razem. I Słowo Boże mówi o Kościele jako o trzodzie Bożej. Czyli potrzebujemy społeczności razem. Zwłaszcza w chwilach trudnych człowiek szczególnie potrzebuje drugiego człowieka, nawet jeżeli może kolce nastawia, nawet może kiedy się zachowuje, jakby nie potrzebował, to naprawdę potrzebuje. Są takie okresy w życiu, kiedy spotykamy ludzi, może sami akurat nie bardzo nam się chce w tym momencie kontaktować, być, może byśmy chcieli być gdzieś na boku i tak dalej, ale widzimy, że obok nas są ludzie, którzy pragną kontaktu, którzy potrzebują kontaktu, którzy jakoś są w jakimś takim trudnym okresie, emocjonalnie jakoś tak w danym momencie ustawieni, że lgną, że się chcą przytulać. A my może w tym czasie jesteśmy akurat, może byśmy nie chcieli, ja chcę trochę czasu, trochę spokoju. I pojawia się taka dziwna sytuacja, właśnie jak to ktoś kiedyś powiedział, że nie ma stworzenia bardziej towarzyskiego od mokrego psa. Najbardziej towarzyską istotą jest mokry pies. To jest pewien paradoks. On szczególnie wtedy chce się przytulić do ciebie i chce, żebyś go pogłaskał i chce być blisko. I jest, co teraz zrobić? Mokry pies. Z jednej strony, rozumiecie tę sytuację. I w kontaktach między ludźmi często właśnie coś takiego następuje. Nie wiem, czy pamiętacie zwiastowanie brata Roberta z którejś niedzieli z lutego, kiedy czytał tekst księgi proroka Zachariasza z 8 rozdziału, 23 werset. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Wyobraźcie sobie, taki Judejczyk, może zmęczony, może ledwo co z pracy wrócił, może miał cały trudny tydzień albo miesiąc, może myślał sobie, ach, wreszcie sobie odpocznę, a tutaj 10 puka. I to jeszcze, żeby naraz,
żeby móc zrobić godzinę spotkania, ale oni po kolei pukają. Jeden kończy, drugi zaczyna. Jeden jeszcze rozmawia, trzeci dzwoni. I mówią, ja chcę z tobą, ja bym chciał z tobą porozmawiać, chciałbym, żebyś spędzić z tobą trochę czasu. Rąbka te szaty się chwyta, żeby chociaż troszeczkę przytrzymać. Wyobraźcie sobie, to tak pięknie to brzmi, że 10 przyjdzie i uchwycić, ale pomyśl, jakby tak 10 zaczęło za tobą łazić, dzwonić do ciebie, żebyś im czas poświęcał. Jesteś gotowy? Taki okres nie trwa zazwyczaj długo. Kiedy ktoś tak jak mokry pies próbuje się do nas przytulić i my jesteśmy w takiej sytuacji, dobrze, żebyśmy sobie zapamiętali, żebyśmy wzięli pod uwagę, że taki okres w życiu danego człowieka niekoniecznie będzie trwał długo. Potem taki człowiek sam stanie się oparciem dla innych, sam przytuli innych, sam będzie mógł pocieszyć innych, być dla nich oparciem. Ale teraz jest czas, że trzeba pozwolić mokremu psu się przytulić. Trzeba pozwolić, trzeba z czegoś zrezygnować, trzeba się na coś zdecydować, poświęcić. Rozumiecie, o czym mówię? A kiedy na tym etapie w życiu jakiegoś człowieka brakuje więzi, wszyscy go odsuwają, odrzucają, wtedy wkracza szatan. Wtedy przychodzi kusiciel ze swoją taktyką i zaczyna ci szeptać, ty nie jesteś tu potrzebny. Widzisz, nikt cię nie kocha. Widzisz, nikt nie podszedł do ciebie. Stałeś jak kołek przez parę minut i nikt do ciebie nie podszedł. Jesteś mokry pies, nie chcą się do ciebie przytulić. Nie chcą, żebyś ty się do nich przytulił. Diabeł przychodzi i jedną z rzeczy podstawowych, które chce zrobić z człowiekiem, który ma głód kontaktu, to, żeby go zniechęcić do zboru. Żeby go zniechęcić do wierzących. Mówiliśmy, kontakt z ludźmi tego świata jest zły dla człowieka i prowadzi go do upadku duchowego. Chce się więc przytulić do wierzących, a wierzący, kiedy nie reagują jak trzeba, kiedy robią się chłodni, kiedy zajęci się są sobą, widzą tylko siebie, swoje najbliższe otoczenie, swój koniec, czubek nosa i nic już dalej nie widzą, to kiedy coś takiego się dzieje, to diabeł przychodzi i zaczyna atakować poszczególne dusze. On stosuje tą taktykę wilka, który chce jedną owieczkę chapsnąć i sobie zjeść, a potem następną. Jak to robi? Najpierw oddziela ją od stada. Najpierw tak robi, kombinuje, tak podchodzi, tak się pojawia, tak mi się te zęby wywali, tak się jakoś tam warknie, żeby ta owieczka tak jakoś odeszła, oderwała się od reszty. A jak już ją ma na boku, to już ją ma. To już ma ją całkowicie. Bracia i siostry, są wyraźne powody, dla których niektórzy wierzący nie mają żadnych więzi z innymi. Więzi, które są zbawienne, które byłyby dla nich ratunkiem. Są powody, na przykład złe doświadczenie z tak zwanymi wierzącymi. Znam wiele osób, które mówią, że oni nie chcą z wierzącymi mieć nic do czynienia. Oni się już przejechali na wierzących. W sensie zawodowym, w sensie towarzyskim i tak dalej, się przejechali. Oni wolą już nie chcieć mieć z wierzącymi do czynienia, już wolą z ludźmi z tego świata. O Boże, co się dzieje? Jeśli jesteś powodem takiego doświadczenia dla kogokolwiek z wierzących, to pokutuj z tego. Złe doświadczenie. To nie byli prawdziwi wierzący, skoro miałeś takie doświadczenie z nimi. Ale ludzie mają swoje powody, że się oddzielają i mówią, ja się już przekonałem, ja wolę się trzymać od nich z daleka, bo potem plutkują, bo potem się tego, ja tam wolę już z daleka. Albo ktoś ma taki powód właśnie, jak już wspominaliśmy, że no, utrzymywanie kontaktów z innymi to przecież ma swoją cenę, to trzeba coś kupić, to trzeba coś podać, to wszystko kosztuje i jakieś głupie, idiotyczne skąpstwo prowadzi do tego, że nie ma kontaktu z innymi. A jeszcze inni nie mają więzi potrzebnych, zbawiennych więzi z innymi wierzącymi z powodu lenistwa. Duchowego lenistwa.
Bo jeśli się spotykasz z prawdziwie wierzącymi ludźmi, no to oni cię, że tak powiem, naprowadzają, żebyś porozmawiał o tym, co w Biblii czytałeś ostatnio. O, no ale żeby porozmawiać, to trzeba wcześniej poczytać, prawda? No zada mi niewygodne pytanie, co w tygodniu przeżywałeś z Panem Jezusem. To co ja powiem? No to lepiej się nie spotykać z Nim. Duchowe lenistwo, bo trzeba by było popracować duchowo, żeby potem chętnie się spotkać i dzielić się owocami tej pracy duchowej i porozmawiać o tym. Ale jeśli jestem leniem patentowanym w sensie duchowym i nie czytam Biblii, się nie modlę i nie rozmyślam, no to też potem nie chcę żadnego kontaktu z wierzącymi. No najwyżej takich sobie wybiorę, co tak samo żyją jak ja i mamy po prostu pewne tematy tabu. My tego nie poruszamy między nami. Jak w niektórych kręgach wierzący po prostu nie modlą się, jakby któryś zaproponował modlitwę, to by tak spojrzeli na niego, co ty człowieku, to z choinki się urwałeś? Dziwne. Albo po prostu zwykłe wygodnictwo powoduje, że nie utrzymują kontaktów. Oni sobie poczytali, na nabożeństwie byli, mając Biblię swoją, mając dosyć. Teraz było 2 godziny dla Boga, a teraz trzeba odpocząć, obejrzeć wreszcie te zaległe DVD, bo już przecież tyle w tych gazetach nabrałem i nie ma kiedy oglądać. Trzeba by było trochę tak po prostu zrelaksować się, zobaczyć, co w polityce się dzieje i tak dalej. A kontakt z innymi wierzącymi ludźmi, prawdziwymi wierzącymi ludźmi, z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie jest nieodzowny, jest konieczny dla naszego życia, dla naszego bezpieczeństwa. Ten kontakt, on po prostu bierze się z tego, że jesteśmy częścią ciała Chrystusowego. Bóg nas po to stworzył, jako nowe stworzenie w Chrystusie, żebyśmy byli w kontakcie z innymi. Nie ma czegoś takiego jak wierzący, jak jednostka oderwana od społeczności Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie ma w Królestwie Bożym takiej opcji, że żyjesz, że się rozwijasz, że jesteś bezpieczny, że jesteś blisko Boga i nie utrzymujesz kontaktu z innymi. Całymi tygodniami żyjesz tylko wokół własnych spraw, kręci się wokół własnego nosa, tylko wokół tego. To nie jest prawdziwe chrześcijaństwo, bracia i siostry. Nie wierzcie w to. Diabeł nas okłamuje, diabeł nas kusi, diabeł nam mówi... No po co? Ty masz tyle, jeszcze będziesz z tymi Kowalskimi się spotykał. No, oni mają czas, ale ty nie masz czasu, ty jesteś zapracowany, ty musisz nadążyć, ty przecież ofiarę musisz do Kościoła dać, nie? Kto da ofiarę jak nie ty? Ty musisz pracować i tak dalej. I oddziela, Nie ma czegoś takiego. Kiedy patrzymy na Kościół pierwszego wieku, wczesne chrześcijaństwo, widzimy, że oni tam żyją jak w stadzie, prawda? Oni się trzymają razem. Jest napisane w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, że ci wszyscy wierzący byli razem i mieli wszystko wspólne. Bracie, o czym ty mówisz? To starożytność. My mamy każdy ma swój PIN i nie wolno się dzielić. Prawo zakazuje, żeby swój PIN komuś przekazać. Co ty nam mówisz? Już nie ma rzeczy wspólnych. Wszyscy jesteśmy inni. Każdy ma swój numer. Każdy jest indywidualnością. Tak diabeł okłamał. Okłamuje ten świat i oddziela. Bo jak ma każdego ze swoim PIN-em, ze swoim sekretnym numerem, każdy... tak robi, żeby mi tu nie podejrzeli i tak dalej, to tak też diabeł każdego może wypunktować potem i zniszczyć. Pierwsi chrześcijanie byli razem i mieli wszystko wspólne. Nieraz tęsknimy i tu w tym zborze mówimy, ach, żeby w naszym życiu działy się takie rzeczy jak w Dziejach Apostolskich, takie znaki i cuda, żeby tak wspaniale się żyło, prawda? No tylko, że oni inaczej właśnie żyli.
Oni się otwierali, oni byli dla siebie, oni codziennie chcieli być razem, oni pędzili tam gdzieś z pracy, gdzieś błagali tego swego pracodawcę czy swego pana, puść mnie, bo dzisiaj jest społeczność wieczorem, ja chcę być chociaż chwilkę z wierzącymi. Oni się dzielili, oni po prostu zatracili tę taką... taką świadomość odrębności, że to jest moje, to jest moje i nie wolno ci tego ruszać. Jakby ktoś chciał, to jeszcze by wyrwał. Nie, tak nie było. Oni byli razem i to świadczy o tym, że oni utrzymywali ze sobą bliskie kontakty. Prawda? Oni wiedzieli, co się dzieje w życiu jedni drugich. Oczywiście Słowo Boże też... przestrzega nas przed nadużywaniem kontaktów chrześcijańskich. Rozumiecie? Jest w przypowieści Salomona w 25 rozdziale taki werset, taka myśl, taka lekcja, niech twoja noga rzadko staje w domu twojego bliźniego, abyś mu się nie uprzykrzył i on cię nie znienawidził. To jest wielka mądrość też, że można komuś, wiecie, być takim udręczeniem, że ciągle do kogoś przychodzisz, ciągle, że no nie, kobieta nie ma czasu ta gospodyni do ubikacji wyjść, bo ciągle ktoś i ciągle by potrzebował. Jeden wychodzi, drugi przychodzi i patrzy, no to może doprowadzić do takiego stanu, każdy z nas ma jakąś swoją wytrzymałość, że jak patrzysz przez okno, że znowu on idzie, to mówisz, wiesz co, nie otwieramy. I otwieramy, znowu idzie. I chodzi o to, żeby nie doprowadzić brata i siostry, który cię jak mokrego psa przyjmuje wiele razy i pozwala się przytulić, doprowadzić do takiego stanu, żeby on cię znienawidził, jak w Biblii jest napisane. Żebyś mu nie zbrzydł, żeby twój widok nie wywoływał w nim jakiejś alergii jakiejś takiej, wiecie. To trzeba być mądrym. To jest, w Biblii jest i o tym, że trzeba zachować pewien takt, pewien powiedziałbym, umiar w tej całej sprawie. Ale główną myślą i dzisiejszego poselstwa i w ogóle postawy w tym temacie jest potrzeba kontaktu z innymi wierzącymi. Utrzymywanie kontaktu z innymi wierzącymi. Potrzebujemy kontaktu z ludźmi niewierzącymi, ale tylko po to, żeby im głosić Ewangelię. Rozumiecie? Nawet jeżeli to może zabrzmieć dla kogoś tak, nie wiem, cynicznie, czy jakby tam, nie wiem, jakiego tu słowa użyć, to na to nie baczmy, nie dbajmy o to, co sobie ludzie pomyślą. Możemy to powiedzieć wprost każdemu. Potrzebuję, chcę kontaktu z tobą nie po to, żeby się sprzyjaźnić z tobą, żeby wchodzić w jakieś relacje, wspólnie jakieś tam obiadki, sratki, nie wiadomo co. Nie mówię o tym, bo to jest wbrew Słowu Bożemu, wiarołomni. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Jeśli kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Nie ma przyjaźni. Ja się martwię o takich wierzących, którzy mają przyjaciół w świecie, z tymi tam jadą, tam, tu spędzają wakacje z tymi, a z wierzącymi prawie wcale nie mają kontaktu. Niedługo wylądujecie zupełnie w świecie, jeśli się to nie zmieni. Słowo Boże mówi, że przyjaźń ze światem jest z wroga wobec Boga. Ale kontakt jest potrzebny. Kontakt, tak jak apostołowie, tak jak pierwsi chrześcijanie, szli i głosili, wchodzili w różne miejsca, powołując się na dawne znajomości, korzystając z tego, co aktualnie, kogo spotykam po drodze, z kim mam do czynienia, głosili, ale to nie żadna przyjaźń, żadna jedność ze światem, tylko misja do spełnienia, zadanie, jakie Pan nam zlecił w tym świecie. Lecz to oddzielenie od świata, jak już powiedzieliśmy, nie może się przerodzić w jakąś źle pojętą samotność, bracia i siostry. Nie może być tak, że ty, chrześcijanin, tak się oddzielasz już od tego całego otoczenia, że już nawet i wierzący nie są dla ciebie wierzący, że już nawet ci, którzy kochają Pana Jezusa, już twoim zdaniem za słabo kochają Pana Jezusa i ty się po prostu oddzielasz od wszystkich, bo wszyscy są B, tylko ty jesteś dobry. Dlatego też dzisiaj w imię Pańskie zachęcam was, kochani, do tego, byśmy
utrzymywali bliskie kontakty z ludźmi wierzącymi, z ludźmi odrodzonymi z Ducha Świętego. Nie daj się zniechęcić rozmaitym Twoim doświadczeniom, jakimś przykrym przeżyciom. Nie daj się zniechęcić tym, że ktoś Cię czasem może odrzucił, Ty chciałeś, a on Ci powiedział, że nie, nie teraz, do widzenia, nie mogę, czy coś. Nie daj się zniechęcić, nie bądź zbyt ambitny, honorowy i tak dalej. Przyklejaj się, przyczepij, jak ten mokry pies, lgnij i lgnij, przychodź, merdaj ogonem i znowu, bo chcesz być z wierzącymi, bo chcesz, bo potrzebujesz tego kontaktu, ale tylko do prawdziwych chrześcijan się przyklejaj, tylko do tych, którzy wiesz, o których wiesz, że kochają Pana Jezusa. Jak ich rozpoznać, tych prawdziwych chrześcijan? Po pierwsze, to są, ci ludzie są stałymi bywalcami na nabożeństwach i spotkaniach zboru. To są prawdziwi chrześcijanie, którzy lgną do społeczności z wierzącymi, bo porzekadło polskie mówi: dla chcącego nic trudnego. Jak ktoś naprawdę chce, to zawsze znajdzie jakiś sposób, żeby był z wierzącymi. Po drugie, to są tacy ludzie, którzy rozbudzają w tobie miłość do Pana Jezusa. Jak się z nimi spotkasz, to odchodząc nie myślisz: ach, muszę mieć taki sam samochód jak on, muszę mieć taki sam komputer jak on, muszę mieć takie, bo ach, bym chciał tak mieszkać jak on. To nie są ci ludzie. Jeśli w kontakcie z jakimiś ludźmi masz rozbudzone pragnienie, żeby to samo mieć, taki ciuch jak on, tak się tego, i tam pojechać, gdzie on, w przyszłym roku pojechać na wakacje, tam gdzie on i tak dalej, to nie jest prawdziwy chrześcijanin, z którym miałeś do czynienia. Bo prawdziwy, duchowy człowiek, on rozbudzi w tobie miłość do Jezusa. Jak z Nim się spotkasz, choćbyś pół godziny z Nim był, to potem czujesz jakoś tak, tak jakoś ci głowa sama do góry idzie. Nie po reklamach, tylko tak jakoś do góry, do Pana. Żeby być bliżej Niego, żeby o Nim więcej pomyśleć. Ach, jak ja bym chciał mieć to, co On ma. Jezusa. Nie to, co On ma w kieszeni, tylko Jezusa. Jak rozpoznać tych prawdziwych chrześcijan, do których powinieneś lgnąć, tęsknić za spotkanie z nimi? To są tacy ludzie, którzy nie plotkują i nie obgadują. Jak się spotkasz przy pierwszym łyku kawy, jak się tylko zapach rozejdzie po chałupie, już możesz wiedzieć, z kim masz do czynienia. Jak ci zaczynają nadawać, że tamta to, a słyszałeś to, no, tamta, wiesz, i się zaczyna. O, jak wiesz, jak ktoś taki, to już wiesz, że to nie jest ktoś, kto rozbudzi w tobie miłość do Jezusa, tylko kto ci zastąpi fakty, panoramę i wszystkie miesięczniki zborowo-kościelne z okolicy. To są tacy ludzie, którzy chcą przebywać z innymi wierzącymi. To są tacy ludzie, którzy są dostępni, którzy, jak chcesz z nimi się jakoś umówić, kontakt z nim mieć jakieś spotkanie, to oni są zawsze na tak. Nawet jak nie mogą. Jak nie mogą w tym tygodniu, to oni są na tak. Oni chcą kontaktu. Oni nie zaczną: nie mogę, nie mogę, nie mogę. No to może być: nie mogę. Może być, nie tego. I musisz tak ciągnąć, ciągnąć, aż dojdziesz za dwa tygodnie i wtedy ci powie: no może wtedy mogę. To nie tacy ludzie. To tacy ludzie, którzy mówią: chcę, pragnę. No i wtedy oni zaczynają od tego, że chcą, że już by chcieli w tej chwili. Ale trzeba oczywiście czasem poczekać, to trzeba też zrozumieć. To są tacy ludzie. I proszę cię, bracie i siostro, zainteresuj się takimi ludźmi. Dowiaduj się, jak się mają. Zaproś ich do siebie. Daj się wprosić. Pozwól, żeby oni ciebie zaprosili. Daj się zaprosić i też wpraszaj się sam. Zorganizuj jakieś spotkanie, choćby jednorazowo, jakieś spotkanie w grupie domowej. Może Bóg się tym posłuży i zrodzi się coś wspaniałego, że wielu ludzi zostanie wspartych przez takie spotkanie. Bądź takim inicjatorem. Pomyśl sobie: ach, on tu mieszka. A może byśmy się spotkali u mnie, kawkę wypili i porozmawiali i mieli trochę społeczności. Pomyśl, jakby to zorganizować. Nie myśl, że ktoś ci zorganizuje, że ktoś cię weźmie i powie: chodź tutaj, ty chodź tutaj, o, widzicie się? O, spotkajcie się, a już wiecie, że jesteście tu. Nie czekaj na to, bądź kreatywny, to takie modne słowo dzisiaj. Podejmijcie wspólnie jakąś pracę dla Boga razem.
Coś prostego można zrobić. To nie trzeba być nie wiadomo jakim tam działaczem wielkim, żeby coś dla Boga zrobić. Coś prostego. Brat Ari, który dzisiaj tu stał przed nami, jest zwykłym kierowcą. Całe życie był zwykłym kierowcą. A Bóg go użył i wielokrotnie przyjechał do Polski i wspomógł wielu wierzących. Ja znam tę historię trochę. Obserwowałem jego służbę w latach 80. I ty może jesteś zwykłym człowiekiem, jakąś prostą robotę robisz, ale możesz z innymi się jakoś umówić, coś zacząć razem robić dla sprawy Królestwa Bożego. Zaplanuj z takimi, którzy kochają Pana Jezusa, jakiś długi weekend. Gdzieś tam w maju będzie długi weekend. Pomyśl, co byście mogli razem z wierzącymi zrobić. Może gdzieś razem pojechać, może razem spędzić więcej czasu z Panem. Mówiąc krótko, bądź towarzyski, wręcz tak jak ten mokry pies. Bądź taki, bądź przyjmij taką postawę w stosunku do wierzących. Utrzymuj bliskie kontakty z ludźmi wierzącymi, a wtedy przetrwasz. Przetrwasz, choćby nie wiem, jak cię ktoś zaatakował, choćby nie wiem, jakie prześladowanie na ciebie przyszło, choćby nie wiem, jakie doświadczenie cię spotkało, nic cię nie będzie mogło zniszczyć. Ocalejesz. Nie będziesz tak jak to miasto Laisz, które niby takie szczęśliwe, że wreszcie ma święty spokój, ale święty spokój, który stał się przyczyną upadku.